Siemano! Zadanie 29. Na płaszczyźnie, maturka podstawowa. Na płaszczyźnie, w kartezjańskim układzie współrzędnych. Mówię to już chyba 700 raz. W kartezjańskim, czyli po prostu XY. Dane są punkty A i B, o takich współrzędnych, gdzie M jest liczbą rzeczywistą, a prosta K oraz prosta K o równaniu takim. I teraz tak, prosta przechodząca przez punkty A i B jest równoległa do prostej K kiedy? Ok. Mamy dwie proste. Nazwijmy sobie te proste jakoś K oraz L i mają być równoległe. No to wiesz, że warunek prostych równoległych i wygląda on w ten sposób. Parametry A1 i A2, gdzie są to oczywiście parametry kierunkowe funkcji liniowej, muszą być takie same. Czyli nasz parametr A1 jest równy minus 1. Tutaj. Minus x oznacza, że parametr to jest minus 1. Czyli nasza prosta L, LAB, będzie miała postać y równa się a x plus b. I taką postać ma każda prosta w układzie współrzędnych. To jest dosyć ważna sprawa, musicie to wiedzieć. W takim razie nasza prosta LAB przyjmuje postać y równa się minus x plus b. No bo te parametry muszą być takie same. Skorzystaliśmy z faktu, że są równoległe. No i teraz dodatkowo musi ta prosta przechodzić przez punkty A i B jednocześnie. No to teraz tak. Żeby przechodziła przez punkty A i B, to najwygodniej, żebyśmy znali całą tę prostą, a póki co jeszcze jej nie znamy, bo nie wiemy, ile wynosi parametr B, ale mamy punkt A o współrzędnych, które wiemy, że na tej prostej leżą, a skoro wiemy, to te współrzędne xy możemy do naszego równania wstawić. I rozwiążemy sobie, że b równa się 3. Czyli nasza prosta AB przyjmuje postać minus x plus 3. No i idąc dalej. I minus x plus 3. Dodatkowo wiemy, że współrzędne punktu B 2mm również spełniają te równanie. Czyli również mogę sobie podstawić. Wychodzi m równa się minus 2m plus 3. Przerzucam m na lewą stronę. 3m równa się 3. M równa się 1. I koniec zadania. I tyle. Trochę trzeba było w tym zadaniu policzyć. Trzeba było znać ten warunek. Jak ktoś nie zna, no to coś ostro poszło nie tak po drodze. Ale do całe szczęście, że już teraz znasz. Wyznaczyć sobie tę prostą. To jest taka właściwie sztuczka matematyczna, którą też powinniście znać. Więc jeżeli nie znaliście, to już znacie. Super. Czyli jak wyznaczyć sobie parametry A i B prostej, nie rozwiązując żadnego układu równań. No i na koniec, skoro już nasze równanie było znane, to wystarczy, że sobie te współrzędne punktu B podstawiam. No i wychodzi mi rozwiązanie. I tyle. Trudność zadania? 1 na 10. Coś trzeba było policzyć, coś trzeba było wiedzieć. Same obliczenia proste. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się udało to zadanie rozwiązać. I zostawcie lajka, suba, dzwoneczek, połyskę, choinkę i wszystko, co tylko można, jeżeli rozwiązanie Wam się przydało. A póki co, siema, na razie.